No i dotarliśmy wreszcie do wnętrza naszych egutańskich ruin. Gra mi się tutaj przycina, nie wiem dlaczego. Jak zaczniemy... Jak zechcemy wyjść, to zaczepi nas taka kamienna głowa i zacznie dość enigmatycznie gadać. I tak mamy zadanie do wypełnienia. Właśnie już mamy nieproszonego gościa. Miłe powitanie. Tu jest mnóstwo pająków. Musimy się przedostać dokładnie o tutaj, do tej dziury. Czemu się gra tak tnie? A nie powinna. To jest krystal Iter. On potrafi zesłać takie kryształy lodu. Jedziemy. O, ho, ho. Chodź, chodź, chodź. No chodź. Yes. Tutaj jest niezła impreza. Wpadamy. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Tak, super. Co tu można im... Dawaj. Lecz... Ten się przewrócił. Nad glifą. No, dawaj. Wiem, że potrafisz. Yes, going. Going. No. Going. Mamy tą interakcję. Musimy przeczołgać się pod pod siecią i trafiamy do takiego korytarza, tunelu. Tutaj jest bardzo, bardzo ścipska pułapka. Szybko omińcie ją. Wyjdźcie z tej pułapki. Raz, raz. Nie, nie wszyscy! Co wy robicie? Udało się szczęśliwie. No i już dochodzimy do włóczni. Znajduje się w tej sali, mianowicie na samym końcu. I tak,
tutaj mamy Nridek'a, to jest witrak. Witraki to są takie pająkopodobne istoty z głową pająka, które posiadają naturalne moce szyfrantów, czyli moce umysłowe, moce psioniczne. Oni są oczywiście wzorowani na łupieżcach umysłów, na ilifidach, na ilitidach. I teraz oczywiście witrak do nas telepatycznie przemawia i dzierży w dłoniach jakiś kamień, którym chce oczywiście zbawić swoją kolonię. I to jajo, no to oczywiście to jest mały witrak, który jest ostatnim z jego gatunku i wkrótce ma umrzeć. No i ten witrak chce po prostu ocalić ten, to jajo, zabrać do nowej kolonii, wzmocnić tę nową kolonię. I teraz możemy oczywiście puścić tego witraka z tym jajem. Możemy go też puścić i spróbować zawrzeć pokój pomiędzy różnymi, pomiędzy rasami. Ponieważ witraki to często jest rasa nieprzyjazna ludziom oraz innym cywilizowanym rasom. Albo zaatakować po prostu witraka. Nigdzie nie pójdzie potwór i tak dalej. My go atakujemy. Dawajcie, bo tu jest... Nie jest tak fajnie, jak mi chciała. No ale wszystko się da zrobić. Jeżeli nam beta pozwoli. On szybko biega, co mi się stało? Oflankowany, oszołomiony. Dobra, jestem dobra. Przestraszmy ich. Łotrzyk sam sobie nie poradzi. Też musi uciekać. Czemu oni nic nie robią? Co tam się dzieje? To jest jakiś ten horror. Jest, udało się. Możemy teraz zebrać. Nasze te. Teraz tutaj w tym grobowcu jest włócznia.
Klatraliat. Ale zanim ją weźmiemy, to trzeba zrobić porządek w ekwipunku, ponieważ niby nie jest pełny. Znaczy niby jest pełny, chociaż wiem, że nie jest. Przeniesiemy to wszystko do skrytki. Zaraz właśnie miałam wspomnieć. Klathaliat. To jest nasza włócznia. Włócznia wykonana oczywiście z adry. Wow, jaka ładna włócznia. I teraz tak, jak już otworzyłam ekwipunek, to oczywiście go omówię na Orlance, ponieważ ona prawie nic nie nosi. Ekwipunek jest dość intuicyjny. Po lewej stronie jest oczywiście portret do brony i to co, z tą wytrzymałości oraz inne statystyki, które omawiałam już wcześniej. I teraz tutaj mamy oczywiście model postaci, który możemy obracać. Trójwymiarowy. I tak, tutaj mamy, po lewej stronie mamy głowę. Tutaj oczywiście to jest to miejsce na hełm. Warto wspomnieć tylko, że akurat on z racji swojej rasy nie może nosić hełmów, więc nie ma w ogóle slotu na głowę. To jest taki jedyny wyjątek nawet gameplayowy, więc tylko taka przestroga. Jakby ktoś chciał grać tą rasą, to nie może ona nosić hełmów. Więc dalej. Tutaj mamy miejsce na pancerz pod hełmem. Tutaj pod pancerzem jest miejsce na pierścień oraz naprzeciwko też jest pierścień, więc postać może założyć dwa pierścienie. Tutaj na dole miejsce na buty. Po prawej stronie to jest szyja. To jest miejsce na płaszcz bądź amulet. I to jest jedyna rzecz, która mi się nie podoba i do której mam zarzut. Mianowicie, jeżeli chcemy założyć naszej postaci amulet albo płaszcz, to możemy założyć jedno z tych dwóch rzeczy. Nie da się nosić zarazem płaszcza albo amuletu. Według mnie jest to dziwne rozwiązanie i głupie. Po prostu głupie, bo ja akurat lubię, jak moje postaci noszą płaszcz. I no, nie rozumiem w ogóle takiego rozwiązania. Dlaczego twórcy zdecydowali się dać jeden slot na płaszcz i na amulet. Dalej, na rękawice, pierścień oraz pas. Tu na dole pod modelem, no to jest dostęp do szybkich, do podręcznych przedmiotów. 6 sztuk, widzimy 6 miejsc, to jest 6 można wepchnąć maksymalnie. Tu mamy zestawy broni. Możemy się przełączać. O. Są 4, chociaż dostępne są na razie 2. No i to ognisko to są zapasy, aby rozbić obóz. My akurat mamy 0, więc nie możemy. Tutaj są pieniądze. Tu jest skrytka. Ona służy, ona jest oczywiście nieskończenie głęboka. Do niej można wkładać przedmioty, które nam po prostu zawalają. Według mnie jest to dobre rozwiązanie, bo jak sobie przypomnę, ile ja taszczy mam w Icewind Dale, to mi krew zalewa. No i ale taka jedna uwaga właśnie z tą skrytką. To jest tak, można ją otworzyć i przenieść na przykład jakiś przedmiot. Załóżmy, damy ten sztylet. Ale jeżeli stwierdzimy, chcemy znowu go, to niestety się nie da. Właśnie nie da się, trzeba odpocząć i wtedy można przenieść ten sztylet i chyba u kupców, ale nie jestem pewna, więc trzeba też z głową przenosić rzeczy, że tak powiem, bo potem po prostu nie da się już tego wyjąć tak normalnie. Ten złoty kielich to są przedmioty fabularne. No i
to wszystko w tych, jeśli chodzi o ekwipunek. Tutaj tylko mamy, to są kolory ubrania, pierwszorzędny i drugorzędny. To widać dobrze na czarowniku właśnie. On ma taki kolor, taki czerwono-różowy oraz pomarańczowy. Oczywiście na unikalnych zbrojach tego nie widać, ponieważ kolory się nie dostosowują do unikalnych zbroi. To się tyczy no, zarówno właśnie tych unikatowych przedmiotów, jak i jakichś dobrych. No i to wszystko na dzisiaj. Zdobyliśmy tą włócznię, rozprawiliśmy się z witrakiem. Trochę nas poturbowały lwy. No i mniej więcej nasza przygoda w becie dobiega końca. Chociaż jeszcze mogę wam pokazać kreator postaci. Aha, no tak, właściwie to zapomniałam o czymś. Właściwie to jeszcze nie jest koniec naszych przygód, ponieważ niedługo będę mieć dla was małą niespodziankę. Coś specjalnego. Coś, do czego dokopałam się przez sterty wpisów na forum. No to do zobaczenia następnym razem. Na razie.